Słuchajcie, zobaczymy, czy pamiętacie. Chrystus zmartwychwstał. Słuchajcie, trzeba obudzić niektórych ludzi, bo już widzę, że niektórzy śpią. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Słuchajcie, nie wiem, czy wy jesteście tego świadomi. Ja w pewnym momencie sobie to uświadomiłem. Kiedy czytamy ten opis zmartwychwstania Pana Jezusa, słyszymy Maria Magdalena, Tamaria, Salome biegną do grobu Jezusa. Ale wiecie, kto tak naprawdę pierwszy wiedział, że On zmartwychwstał? Maryja oczywiście według tradycji, tej tradycji, którą podaje też święty Ignacy Loyola. Natomiast według Ewangelii pierwszymi, którzy widzieli, że On zmartwychwstał, byli strażnicy. Nie? Strażnicy pierwsi wiedzieli, że On zmartwychwstał, bo widzieli, co się stało. I teraz słuchajcie, chcę powiedzieć o takich kilku rzeczach, bo czasami jest tak, że my doświadczamy zmartwychwstania, znaczy nawet nie czasami, doświadczamy zmartwychwstania. Ale też jest czasami tak, że mamy wewnątrz, w nas, takich strażników, którzy kiedy już ten kamień się odwala, to ci strażnicy w nas trzymają się, trzymają ten kamień, byle tylko nie było zmartwychwstania. Byle tylko nie zmartwychwstał w nas. I wiecie, chcę powiedzieć o takich trzech strażnikach, których możemy gdzieś tam wewnątrz w sercu mieć, którzy są strażnikami naszego niezmartwychwstania. Strażnicy niezmartwychwstania. Pierwsze. Wiecie, jednym z takich moich chyba najpiękniejszych doświadczeń to jest to, że wielokrotnie mi się zdarza towarzyszyć ludziom podczas rekolekcji w milczeniu, podczas rekolekcji ignacjańskich. Kto był kiedykolwiek na rekolekcjach ignacjańskich? Ręka do góry, tak z ciekawości. Okej, dzięki. Czyli ci, którzy nie wiedzą, nie byli, to się mogą ich zapytać, ci, których podnieśli ręce. Słuchajcie, na rekolekcjach w milczeniu ludzie doświadczają cudów, tak wielkich łask, tak jakiegoś wielkiego spotkania z Bogiem, z miłością, z przebaczeniem, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Czasami jest tak, że ludzie mają w ogóle problem, żeby to nawet opisać, żeby to jakoś ubrać w słowa, to, co tam się wydarzyło. Nie, jest tak wielka miłość, tak wielkie dobro, że to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Doświadczają pewnego zmartwychwstania. Doświadczają pewnego zmartwychwstania. I nie wiem, wy, którzy byliście kiedyś na rekolekcjach, ale mam takie wrażenie, że bardzo często jest tak, że człowiek po takim głębokim doświadczeniu spotkania z Panem Bogiem, bo to mogą być rekolekcje w milczeniu, ale to mogą być spotkania charyzmatyczne, spotkania wspólnot, jakikolwiek moment, kiedy spotkałem Boga, to tydzień później, dwa tygodnie później, budzi się mój pierwszy strażnik. Strażnik, który próbuje mnie od zmartwychwstać. I ten strażnik ma bardzo ciekawe imię, bo ten strażnik nazywa się, a może mi się wydawało, a może mi się tylko wydawało, a może to, co było, to no to może niekoniecznie było prawdziwe, może ja sobie wmówiłem, może oni mi wmówili. Może to było po prostu psychologia tłumu, nie? A może mi się wydawało, a może mi się wydawało. I to jest, słuchajcie, taki strażnik, który próbuje zrobić wszystko, żeby w nas nie dokonało się zmartwychwstanie. A może mi się tylko wydawało. I wiecie, to jest trudne, bo to pytanie tak naprawdę jest w stanie podważyć prawie, że wszystko, co się w nas wydarzyło. Tak, to pytanie jakby jest w stanie podważyć prawie wszystko poza jedną rzeczą. Wydaje mi się, że jest jedna rzecz, której to pytanie nie jest w stanie podważyć. Bo jeżeli doświadczasz życia, pisanego z wielkiej litery, to tego życia to pytanie nie jest w stanie podważyć.
Bo jeżeli doświadczasz życia, to to pytanie nie jest w stanie ci tego życia podważyć, bo albo to życie jest, albo tego życia nie ma. Nie jesteś w stanie sobie, ja mówię o takim życiu, którego ty nie jesteś, na które ty nie jesteś w stanie się zaprogramować. Mówię o takim życiu, które nie jest zależne od tego, że pięknie śpiewają i mnie to tak niesie w górę i ja tak się wyrywam. Ja mówię o takim życiu, że które jak się skończy piękna pieśń, jak się skończy spotkanie, jak się skończą rekolekcje, to ty nawet nie mając w głowie, w świadomości, nie myśląc o tym, ty tego życia ciągle doświadczasz. Bo jakoś zwyczajnie chce się konfrontować z rzeczywistością. Bo jest jakaś energia. Że nie znaczy, że wszystko jest proste, ale jest jakaś nadzieja, jest jakaś miłość, jest jakaś wiara. I okazuje się, że człowiek jest w stanie stanąć wyprostowanym, z głową podniesioną i stawić czoła temu, co jest przed nim. Ja mówię o takim życiu. I takiego życia sobie nikt nie jest w stanie wmówić. I nikt tobie tego w stanie mówić nie jest. Bo to jest życie pisane z wielkiej litery i to jest właśnie zmartwychwstanie. I to jest właśnie zmartwychwstanie. I to życie jest silniejsze niż śmierć. To życie jest silniejsze niż każda wątpliwość, która się może u ciebie urodzić. Jezus jest silniejszy niż każdy kamień. Jezus jest silniejszy niż każdy strażnik. Jezus, bo życie jest silniejsze niż śmierć. To jest, słuchajcie, pierwszy strażnik, który możemy mieć. Drugi. Czasami tak jest, że człowiek żyje jakoś daleko od Pana Boga. Czasami jest tak, że to jest takie życie, które autentycznie jest gdzieś tam wewnątrz grzechu i grzech jest oblepiony, człowiek jest oblepiony grzechem cały czas, codziennie, przez długi czas. Czasami jest tak, że no jakoś tego zła wielkiego dużo nie ma. No tylko zwyczajnie, jakby człowiek się zapytał, czy jest blisko Pana Boga, to ma wrażenie, że no nie za bardzo. I kiedy się spotyka z Bogiem, kiedy pojawia się takie pragnienie, żeby coś w życiu zmienić, żeby zaryzykować, żeby zrezygnować z grzechu, ale też zrezygnować na przykład z beznadziei. Żeby zrezygnować i na przykład się pojednać. Żeby zaryzykować. Żeby może wskrzesić, zmartwychwstać to, co się wydało wcześniej, że już dawno zmarło. To wtedy pojawia się drugi strażnik. Wtedy się pojawia drugi strażnik. I ten strażnik ma na imię: i tak ci się nie uda. I tak ci się nie uda. I ten strażnik, ja sobie go wyobrażam, że on ma taką wielką książkę. W tej książce zapisane są wszystkie nasze życiowe porażki. I to jest taki strażnik, który staje nam obok łóżka, kiedy idziemy spać i kiedy próbujemy zasnąć, to on nam czyta. Wszystkie nasze życiowe porażki. Bardzo dobitnie i ze szczegółami. Żebyśmy sobie uświadomili, jakie nasze życie jest beznadziejne. Że jesteśmy słabi, że świat jest okrutny, że ludzie są podli, że nikomu się nie udało, że tyle razy już próbowałeś się nawrócić, tyle razy już próbowałeś się pojednać i ci się nie udało, więc nie oczekuj, że kiedykolwiek zmiana, jakakolwiek zmiana nastąpi. Tak mówi właśnie strażnik, który próbuje nas od zmartwychwstać, który jest strażnikiem naszego niezmartwychwstania i dociska ten kamień naszego grobu, bierze beton i rzuca, jeszcze obrzuca go betonem, byle tylko nie było zmartwychwstania. Byle tylko życie nie okazało się większe. Natomiast to jest jeszcze tak, słuchajcie, że nie tylko, że on nam przypomina wszystkie nasze porażki, ale on nam na przykład mówi: no dobrze, może byś nawet chciał, może nawet byś chciał zmienić swoje życie. Okej, akceptuję to, mówi ten strażnik. Akceptuję, ale słuchaj, no musisz mi przedstawić
dokładny plan tego, jak się Twoje życie zmieni. Dokładny ze szczegółami. Potem musisz się zastanowić, czy masz wszystkie środki, czy masz odpowiednio dużo siły, aby Twoje życie zmienić. Czy uniesiesz ten wielki ciężar, który na Tobie będzie polegać. Czy masz tyle siły, czy masz tyle środków, czy masz plan tego wszystkiego, czy masz taki gotowy projekt na swoje życie, na nowe życie wiary. Bo jeżeli nie masz, no to w ogóle nie ma co podejmować trudu. Jeżeli brakuje Ci planu, jeżeli brakuje Ci siły, to w ogóle nie podchodź do tematu. To mówi ciągle strażnik naszego niezmartwychwstania. Ale na szczęście siła, która drzemie w tym grobie, siła, która się budzi, jest dużo większa. Na szczęście siła Boga jest dużo większa. Bo to nie jest tak, że Bóg oczekuje od Ciebie gotowego planu, projektu na Twoje życie. To nie jest tak, że Bóg oczekuje od Ciebie, że masz Mu zagwarantować, że już nigdy nie upadniesz. Że Ci się zawsze uda, że wszystko będzie super, że Twoje życie przyszłe będzie pasmem sukcesów duszpasterskich, że będzie pasmem sukcesów wiary, że już nigdy nie zgrzeszysz, że ten grzech, z którym masz może problem od wielu lat, że już on Cię nigdy nie spotka i masz to Bogu przysiąc. Bóg tego od Ciebie nie oczekuje. Bóg tego od Ciebie nie chce. Bóg tego od Ciebie nie chce. Dlaczego? Bo Mu nie zależy na projekcie Twojego życia. Bogu zależy na tym, żebyś za Nim poszedł. Bogu zależy na tym, żeby Ciebie powołać. Powołać, żebyś za Nim poszedł, a nie przedstawiał plan, projekt swojego życia. Masz za Nim pójść, obojętnie ile lat masz. Masz za Nim pójść. I to nie jest tak, że kiedy Ty za Nim idziesz, jeżeli Ty za Nim pójdziesz, to Jezus, nie wiem, będzie miał wrażenie, czy będzie przekonany, że to już zawsze będzie wszystko okej i w Twoim życiu już nie będzie grzechu. A przecież Jezus naprawdę o tym dobrze wie, że tak będzie. Jezus dobrze wie i dobrze zna każdą Twoją słabość. Jezus dobrze zna wszystkie Twoje upadki, ignorancje, słabości, wady. Wszystko zna. I co? I to dla Niego nie jest żaden problem. Bo Jego nie obchodzi to, czy Twoje życie będzie pasmem sukcesów. Jego obchodzi to, czy będziesz przy Nim. Bo On chce Ciebie powołać. On chce, żebyś Ty była przy Nim. O to Mu chodzi. A nie o to, czy Ty dasz radę. Czy będziesz przy Nim, a nie czy dasz radę. Czy przy Nim będziesz. Więc Jezus nie pyta, czy Ci się uda, tylko czy chcesz za Nim pójść. Czy chcesz za Nim pójść. Bo jeżeli masz to pragnienie, żeby na to wezwanie Pana Jezusa odpowiedzieć, jeżeli masz to pragnienie, to na to pragnienie nie ma kamienia. Na to pragnienie, żeby pójść za Nim, nie ma betonu, który byłby w stanie przyspawać ten kamień do grobu. Znaczy, to pragnienie jest dużo silniejsze. Dlaczego? Bo ono nie pochodzi od Ciebie. Ono jest głosem Boga w Tobie. A ten głos jest w stanie rozwalić każdy grób, każdą skałę i każdy kamień. I przegonić każde zło, które się w Twoim życiu może wydarzać. I ten głos z Ciebie nie zrezygnuje, obojętnie jak wiele jeszcze by było w przyszłości słabości. Obojętnie ile byłoby jeszcze grzechu i dołów. Ten głos, bo Bóg z Ciebie nie rezygnuje i nigdy tego nie zrobi. Bo życie, które Bóg w Tobie zapisał, ono nigdy nie zgasło i nigdy nie zgaśnie. Powołanie, które do Ciebie kieruje, nigdy się nie zmieni. I trzeci strażnik, którego możemy spotkać, to jest taki strażnik, myślę, że bardzo popularny. Strażnik, który ma na imię nie mam na to czasu. Ja nie mam na to czasu, jestem zarobiony. Panie Jezu, bardzo chętnie, ale
No przecież wiesz, no ja mam pracę, mam życie, mam relacje, muszę zarabiać, muszę zdobywać, muszę być lepszą wersją siebie, mam cały projekt swojego życia, mam wakacje do ogarnięcia, przecież studia, no nie wiem, awans, samochód muszę zmienić, żona mi truje, że musimy remont zrobić, mąż mi gada, że trzeba zrobić to czy tamto. No mam tyle roboty, ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu, żeby za tobą pójść. Nie mam czasu na to twoje życie. To jest taki strażnik, który faktycznie może być problematyczny. Nie? To jest strażnik, który może być problematyczny. Bo to jest strażnik, który prędzej czy później doprowadzi nas do tego, bo dla tego strażnika się nie liczy to, czego pragniesz. Każdy z nas pragnie szczęścia. I ten strażnik nam będzie udowadniać, że musisz zrobić awans, żeby być szczęśliwym. Że musisz sobie kupić lepszy samochód, wtedy będziesz szczęśliwy. Że musisz wyremontować dom i wtedy, jak go wyremontujesz, to wtedy będziesz szczęśliwy. Jak ci się urodzi pierwsze dziecko, piąte, albo nie daj Boże piąte, albo jak dziecko będzie na studiach i będzie miało dobrą przyszłość i będzie ci zawsze mówić, że w przyszłości może gdzieś tam będzie coś, co jak się spełni, będzie gwarantować twoje szczęście. Ale uwaga, ten moment nigdy nie nastąpi. A ty będziesz biegać za każdym celem swojego życia, udowadniać sobie, że może szczęście jakieś w przyszłości będzie możliwe i będziesz biec i biec, ale ten moment szczęścia, jeżeli za tym strażnikiem pójdziesz, ten moment szczęścia nie nastąpi. A to, co nastąpi, to nastąpi twoja niewola. Nastąpi twoja niewola. Będziesz mieć takie poczucie, że każdy cel, który sobie stawiasz w życiu, jest takim kajdankiem, który sobie wiążesz i on ciebie ciąży w dół. I na takie kajdany, na taki grób jest moc, która jest silniejsza. Jest moc, która jest silniejsza. Bo obojętnie, czy ty będziesz mieszkać na najwyższym piętrze wieżowca w Dubaju, obojętnie, ile razy będziesz codziennie manifestować czy afirmować, to jest takie życie, które jest większe. Jest takie powołanie, które jest większe od tego wszystkiego. Tą siłą jest ta twoja myśl, która jest gdzieś tam wewnątrz, która brzmi: można inaczej. Można inaczej. Nadzieja jest możliwa. Nadzieja jest możliwa. Szczęście dla mnie jest możliwe. Mało tego, jest osiągalne. Jest możliwe. Że wolność, że życie w harmonii ze sobą, z Bogiem, to wszystko jest możliwe. Jak w to uwierzysz i pójdziesz za Jezusem, skontaktujesz się z tym życiem, które jest wewnątrz ciebie, to z tym życiem, które Bóg w tobie zaszczepił, to wtedy się wydarzy coś niesamowitego. To wtedy się wydarzy coś niesamowitego. Wiecie, ja tak sobie pomyślałem ostatnio dzisiaj, jak wyglądało pierwsze 5 minut po zmartwychwstaniu Jezusa? Jakby w grobie jest ciemno, nie? Odwalił ten kamień, zaczęło go razić słońce, wychodzi, no wewnątrz była stęchlizna, nie? Tam nie było powietrza. I teraz Jezus wstaje i bierze oddech. Pierwszy oddech świeżego powietrza. Jakby co on musiał czuć, jak to świeże powietrze zagościło w jego płucach po zmartwychwstaniu. Jakby, jakie doświadczenie musiał mieć? Jakie doświadczenie, no nie wiem, jakiegoś życia? I wiecie, ja wierzę, że to samo może stać się z nami. Ten moment Jezusa zaraz po zmartwychwstaniu. Pierwsze 5 minut Jezusa po zmartwychwstaniu. Że to może się u nas wydarzyć. Że i to bym chciał tak naprawdę w nas zaszczepić. Zaszczepić tęsknotę za tym momentem. 5 minut po twoim zmartwychwstaniu. Żeby zacząć za tym tęsknić.
jak to będzie, kiedy w końcu staniesz wolny, bo będziesz w kontakcie z życiem, które jest w Tobie. Będziesz czuć, że jesteś na dobrej drodze, bo jesteś na drodze, która prowadzi za Chrystusem. I jaka to będzie wolność. Ja jestem pewien, że jak zaczniemy za tym tęsknić, że moment, kiedy my o tym zaczniemy tęsknić, to będzie moment poranka zmartwychwstania.